of you want peace in your life? A ilu z was chce mieć pokój w swoim życiu? See, that's what the kingdom of God promises. Ale widzicie, to jest właśnie to, co obiecuje nam Królestwo Boże. But it makes an amazing statement. Ale jest tam też fantastyczne stwierdzenie. It says the kingdom of God is righteousness, peace and joy. Tam jest napisane, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość. In the Holy Spirit. W Duchu Świętym. So don't miss that phrase. I nie może nam umknąć to stwierdzenie. Because God has done something more radical than most people ever know. Dlatego, że Bóg powiedział coś bardziej radykalnego niż cokolwiek ludzie mogli pomyśleć. He has given his Holy Spirit. On dał swojego Ducha Świętego. So I hope most of you have a Bible. Mam nadzieję, że większość z was ma Biblię. I want you to look at one verse. I chciałbym, żebyście otworzyli jeden werset. So we're going to be in John's Gospel, chapter 16. Będziemy w Ewangelii Jana w 16 rozdziale. So in John chapter 16, we're in the last day of Jesus' life on earth. I w 16 rozdziale Ewangelii Jana jesteśmy w ostatnim dniu życia Jezusa na ziemi. It's the last 24 hours before he crucified. To są ostatnie 24 godziny przed jego ukrzyżowaniem. And he's bringing the disciples into an intimate conversation. I on zaprasza uczniów do takiej intymnej konwersacji. And we're invited into the conversation. I my jesteśmy do tej rozmowy zaproszeni. Hear me. Posłuchajcie mnie. See, in Jesus we get to be an insider. W Jezusie możemy być w środku. Does the light mean that I'm done? Czy to światło znaczy, że już mam skończyć? No. Some say, you know, no matters. So we get to know the inside things of God. My możemy doświadczyć tego, co jest w środku. And so he's telling the disciples all these things they need to know. I on mówi uczniom o tych wszystkich rzeczach, które powinni wiedzieć. And then he says in verse 7. I potem w wersecie 7 mówi tak. Said, but I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Lecz ja mówię wam prawdę, lepiej dla was, abym ja odszedł. Unless I go, the counselor will not come to you, but if I go, I will send him to you. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. So think about that for a second. Pomyślcie o tym przez chwilę. Have you ever wondered what it would have been like to be on the earth when Jesus was there? Czy myśleliście kiedyś o tym, jak byłoby być na ziemi wtedy, kiedy był Jezus? To see the crowd of people and him break a few loaves of bread and take a few fish and feed multitudes of people. Jakby to było być, kiedy on wziął parę bochenków chleba i ryby, połamał i dzielił się i nakarmił tłumy. To hear him teach like no one else has ever taught. Słuchać jego nauczania, które było zupełnie inne niż wszystkich innych. Maybe to be one of the 12 and be on a boat in the stormy sea and hear him say the words, peace be still, and utter silence comes to the storm. Może być jednym z 12 uczniów i być w łodzi, kiedy był sztorm, kiedy Jezus mówi, cisza, uspokój się i nagle burza ustaje. Come on, would we not have loved to have been there? Czy nie chcielibyśmy być tam? We would love for him still to be here doing those things. Chcielibyśmy, żeby on nadal był tutaj i robił te rzeczy. But notice what he says. Ale zauważcie, co on powiedział. These are the words of Jesus. To są słowa Jezusa. He is saying, it is better that I go away. I on mówi, lepiej, żebym ja odszedł. Hear that. What we have right now is better than if Jesus were here. Posłuchajcie tego. To, co mamy teraz, jest lepsze, niż gdyby Jezus był tu z nami. Because if I go, I will send the counselor. Bo jeżeli ja odejdę, to poślę wam pocieszyciela. Now that word, I don't know how it translates in Polish. To słowo, nie wiem, jak jest tłumaczone na polski. Because it's translated a lot of a variety of ways in English. Dlatego, że nawet w języku angielskim jest w różny sposób tłumaczone. In the original language of the New Testament, which is Greek. W oryginalnym języku Nowego Testamentu, który jest Greką. The word is paraklet. To słowo to jest paraklet. And it means God with us. I to oznacza Bóg z nami. You see, when Jesus was resurrected and ascended into heaven. Widzicie, kiedy Jezus został wzbudzony z martwych i wstąpił do nieba. It released God being with us in a more intense way than ever. To uwolniło Bożą obecność w naszym życiu w dużo większym stopniu niż do tej pory. Look at me, the promise of God. Popatrzcie na mnie. Boża obietnica brzmi tak, że jeśli oddamy Jezusowi Chrystusowi nasze życie, we confess that we are a sinner and we receive his forgiveness and we start following him. Wyznamy, że jesteśmy grzesznikami, przyjmiemy jego przebaczenie i zaczniemy go naśladować. He changes us. To on zmienia nas. In such a radical way that he himself comes to live inside of us. W tak radykalny sposób, że on sam przychodzi i zamieszkuje w nas. See,
God with us has intensified because of Jesus. To stwierdzenie Bóg z nami zostało zintensyfikowane właśnie z powodu Jezusa. See, you read in the Old Testament that God would speak through his prophets. Czytamy Stary Testament, gdzie Bóg mówi przez swoich proroków. And he would speak to some through some leaders. I mówi przez przywódców różnych. But you see that the Spirit of God's only with a handful of people. Ale widzimy, że Duch Boży był tylko z niewielką grupą ludzi. And then Jesus comes. A potem przychodzi Jezus. And one of the names of Jesus is Emmanuel. I jedno z imion Jezusa to Emmanuel. Which means God with us. Co znaczy Bóg z nami. And so God has become flesh. Bóg stał się ciałem. But then Jesus leaves. Ale potem Jezus odchodzi. And we think naturally we have less of God with us than we did before. I my myślimy, że naturalny sposób mamy mniej Boga ze sobą niż wcześniej. The opposite is reality. Ale rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. There is more of God with us than ever in the history of mankind right now. Teraz z nami jest dużo więcej Boga niż kiedykolwiek w historii ludzkości. See, how many of you want God to be with you? Hands up. Ilu z was potrzebuje i chce, żeby Bóg był z wami? See, we all do, but I will tell you that in Jesus, if you're his follower, he is already with you. Każdy tego chce, ale chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś naśladowcą Jezusa, to z nim on jest już z tobą. The scripture says that John the Baptist said of Jesus. Pismo mówi tak, że Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie. I baptize you with water, but one coming will baptize you in the Holy Spirit. Ja chrzczę was wodą, ale przychodzi po mnie większy, który będzie chrzcił was Duchem Świętym. Now, when we hear the word baptize, we think of a religious act. Kiedy my słyszymy słowo chrzest, to myślimy o religijnym akcie. But in the days of Jesus, it wasn't a religious word. Ale w czasach Jezusa to nie było jakieś religijne stwierdzenie. It was just an everyday word. To było po prostu zwyczajne słowo. Now, I'm not saying water baptism isn't important. It's a beautiful thing, wonderfully important. Ja nie mówię, że chrzest wodny jest czymś nieistotnym. To jest wspaniałe, fantastyczne i bardzo ważne wydarzenie. But that's not what baptism meant in the first century. Ale w pierwszym wieku takiego znaczenia to słowo nie miało. It was an image. To był pewien obraz. So several years ago my wife and I went to the Caribbean. Kilka lat temu razem z żoną pojechaliśmy na Karaiby. It's beautiful clear water where people like to snorkel and scuba dive. Jest tam piękna, przejrzysta woda i ludzie uwielbiają tam nurkować. It's the exact opposite of Texas. To jest totalne przeciwieństwo Teksasu. Texas has no water. Bo w Teksasie nie ma w ogóle wody. The part of Texas I live in. A miejsce, w którym ja mieszkam w Teksasie? No trees. To nie ma nawet drzew. It is just flat. Jest po prostu płasko. It is where the Indians used to be and the cowboys used to come. To jest miejsce, gdzie kiedyś żyli Indianie, przyjeżdżali tam kowboje. It's where we ride horses and we wear boots. Tam jest miejsce, gdzie jeździmy konno, nosimy kowbojki. We drive pickup trucks, we shoot guns. Jeździmy wielkimi pick-upami, nosimy broń. It is the west of America of old. To jest taki zachód tej starej Ameryki. No water. Żadnej wody. So we travel to water. Więc my podróżujemy do wody. So you see, my wife and I like to scuba dive. I ja razem z żoną my lubimy nurkować. And you can't scuba dive in Texas. A w Teksasie się nie da. You probably can't scuba dive in Poland either. W Polsce może też nie. Or it's like really cold, right? Albo jest bardzo zimno. And so when we got there, they asked us if we had ever dove a wreck. Dove a wreck? That, just go with it. Okay. Okay. Jak żeśmy tam dotarli, to zapytali się nas, czy żeśmy kiedykolwiek a wrecked ship. Ah, okay. Czy kiedykolwiek żeśmy nurkowali tam, gdzie był zatopiony statek? Sorry. So, no, my problem. Yeah. And so what they will do in scuba diving is that they will actually take an old ship and they'll sink it underwater and people begin to dive around it. Więc oni robią coś takiego, że biorą jakiś stary statek, zatapiają go i potem ludzie sobie tam wokół pływają, nurkują. It forms an artificial reef. I to wytwarza taką sztuczną rafę. And it becomes very beautiful. I to się staje bardzo piękne. And so I said, I'd never done that before. Ja mówię, no nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. And so right off the coast, they had sunk a World War II minesweeper. I niedaleko wybrzeża oni zatopili statek z czasów II wojny światowej. And so my wife and I dove down. I razem z żoną żeśmy zanurkowali. And it would have been 30 meters down. I to było mniej więcej 30 metrów głębokości. 30 meters underwater. Pod wodą. Yeah, it's a long way down. Daleko and we're watching this ship. I oglądamy ten statek. Incredible. Niesamowity. In days of old, w dawnych czasach, they would not have said that ship had sunk. Nie mówiono, że statek zatonął. They would have said the ship had been baptized. Ale że statek został ochrzczony. The water was not just on the outside. Że woda nie była tylko na zewnątrz. But the water was on the inside. Ale była też wewnątrz. It had been immersed. Bo został zanurzony. Jesus baptizes us with his spirit. Jezus chrzci nas swoim duchem. Słyszcie to. Another image. Inny obraz. So
When I was growing up. Kiedy ja dorastałem. In our area we eat a lot of beans. W moim rejonie jemy dużo fasoli. And we had this thing called cornbread. I mamy coś, co się nazywa takim chlebem kukurydzianym. Do we have anything like cornbread in Poland? Yeah. We do. Yeah. So we ate a lot of that because we didn't have a lot of money and that was a way to eat food without a lot of money. Ponieważ nie mieliśmy dużo pieniędzy, to my dużo tego jedliśmy, bo to był sposób na to, żeby właśnie być najedzonym, nie mając dużo pieniędzy. And then my dad would take that cornbread. A potem mój tata brał ten chleb kukurydziany. And he would get out a thing called buttermilk. I potem brał coś, co się nazywało masło mleczne. Do we know what buttermilk is? I think we do. We do. So buttermilk is the liquid that's left over when you churn and make butter. To jest takie, tak naprawdę to jest taka, to co pozostaje po robieniu masła. Kiedy się masło z mleka robi samemu, wiecie, kiedyś tak się robiło, i zostaje taka woda, to jest właśnie, oni nazywają to mleczne, maślane mleko. And my dad would take corn. Maślane mleko. Maślanka, no. My dad would take cornbread and he would put it in this buttermilk. Więc mój tata brał ten chleb kukurydziany i zanurzał w tym mleku maślanym. The soured liquid left over from making butter. Tym takim kwaśnym płynie, który pozostał po robieniu mleka. To chyba maślanka faktycznie jest. No nie wiem. And he would eat it as a dessert. I on jadł to jako deser. I have traveled all over the world. Ja podróżowałem po całym świecie. And I've eaten some of the grossest things that are out there. Jadłem najbardziej obrzydliwe rzeczy, jakie są możliwe. I have eaten termites and crickets. Jadłem kiedyś termity i chrabąszcze. I've eaten things I don't know what it is and I didn't want to know. Jadłem coś, co nie wiem, co to jest i wcale nie chcę wiedzieć, co to jest. Of the top five grossest things I've ever eaten. Ale z tych pięciu najbardziej obrzydliwych rzeczy, które kiedykolwiek jadłem, is cornbread and buttermilk. To jest właśnie ten chleb kukurydziany z tą maślanką. I ate it one time, I vomited straight up. Zjadłem raz, od razu zwymiotowałem. And I was done. I było po mnie. In ancient times, w starożytności, the bread dipped in the milk, chleb zanurzony w mleku, was said to have been baptized. Mówiono, że został ochrzczony. But they did not do it with buttermilk and cornbread. Ale nie robili tego z maślanką i chlebem kukurydzianym. They did it with bread and wine. Ale robili to z chlebem i winem. I think that's pretty good. Myślę, że to całkiem niezłe. Right? Yeah. Think of the image. Pomyślcie o tym obrazie. That which is immersed. To, co zostaje zanurzone. Is totally taken over by that which it's immersed in. Zostaje całkowicie przyjęte przez to, w czym zostaje zanurzone. Baptized. Ochrzczony. The one coming will not just baptize you with water, but baptize you with the Holy Spirit. Ten, który przyjdzie, nie tylko będzie was chrzcił wodą, ale będzie was chrzcił Duchem Świętym. The very essence of God consumes us. Ta esencja, istota Boga nas pochłania. And eventually he becomes more and we become less. I w końcu on, jego jest coraz więcej, a nas coraz mniej. Yeah. Last image. Ostatni obraz. If somebody drowned in water. Jeżeli ktoś utonął w wodzie, they in that day would have said to have been baptized. W tamtych czasach mówiono, że został ochrzczony. Again, the same idea. Ta sama idea. That which was on the outside consumed them on the inside. To, co było na zewnątrz, pochłonęło ich wewnątrz. And the scripture says that God wants to do that with us. I Pismo mówi, że Bóg chce zrobić to z nami. Why is that? Dlaczego? Because he wants to give us the very best. Bo on chce dać nam to, co najlepsze. See, here is the radical claim of Christianity. Widzicie, oto jest takie radykalne żądanie chrześcijaństwa. That the God of heaven longs for mankind to have the best more than we even long to have it. Że Bóg niebios chce dla nas tego, co najlepsze, dużo bardziej niż my sami tego pragniemy. You have your Bible open, flip back 5 chapters, 6 chapters to John 10, verse 10. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie tę samą księgę 6 rozdziałów wcześniej. Jana 10:10. John chapter 10 verse 10. Ewangelia Jana 10:10. The scripture says the thief, speaking of Satan. I Biblia mówi, że złodziej, mówiąc o szatanie, comes to steal, kill and destroy. Przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać. But Jesus said, I have come. Ale Jezus mówi, ja przyszedłem. That you may have life. Abyście mieli życie. And have it more abundantly. I abyście mieli je bardziej w pełni.
See, Jesus wants us to have the very best. Bo Jezus chce, żebyśmy mieli to, co najlepsze. And he challenges us not to be satisfied with anything less than what God has for us. I stawia przed nami wyzwanie, żebyśmy nie zadowolili się niczym mniejszym niż to, co Bóg ma dla nas. And he says, I want you to have that so much. I on mówi, ja tak bardzo chcę, żebyście to mieli. That I'm going to give you myself to enable you to have a life that is increasingly abundant. Dlatego dam wam siebie, abyście mogli mieć życie, które staje się coraz bardziej obfite. See, I'm going to baptize you in my spirit. Ja ochrzczę was moim duchem. I'm going to send the paraclete. Ja poślę tego pocieszyciela. And no longer are you going to have to go to church and find one guy that may have the spirit. Już nigdy nie będziecie musieli wracać do kościoła, żeby znaleźć tego jednego, który ma ducha. But each of you who follow me will carry the spirit of God himself. Ale każdy z was, który idzie za mną, będzie w sobie nosił ducha. And if we will learn to walk in line with the Spirit, jeżeli nauczymy się chodzić w zgodzie z Duchem Świętym, amazing things are going to happen. To będą się działy niesamowite rzeczy. For 4 minutes, I want you to think really deeply. Przez 4 minuty chcę, żebyście bardzo głęboko myśleli. I want you to think about Jesus. Chcę, żebyście pomyśleli o Jezusie. When Jesus came to the earth, the Bible says he was fully God and fully man. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, Biblia mówi, że on był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Do we grab hold of that, right? I my to uchwyciliśmy się tego, tak? He wasn't man who had a little bit of God. He wasn't God who looked like a man. He was fully God and fully man. On nie był człowiekiem, który miał tylko troszeczkę Boga, nie był Bogiem, który troszeczkę wyglądał jak Bóg, był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. But then he went and was baptized by John. Ale potem poszedł, został ochrzczony przez Jana. He's raised up out of the water. Został wyciągnięty z wody. And do you know what happened next? I wiecie, co się stało wtedy? The Spirit of God descended upon him in the form of a dove. Duch Święty spoczął na nim pod postacią gołębicy. So the Spirit, who is God, Duch, który jest Bogiem, came upon Jesus. Stąpił na Jezusa. Here's my question. Oto moje pytanie. Why did God need to be baptized with God? Dlaczego Bóg musiał zostać ochrzczony Bogiem? I know. No wiem. It's a big question, right? To jest wielkie pytanie. See, I actually think there's an answer. Ale myślę, że jest odpowiedź. When Jesus lived on the earth, kiedy Jezus żył na ziemi, he was God, był Bogiem, but he did not live as God. Ale nie żył jak Bóg. He lived as a man. Żył jak człowiek. And he lived as a man and a woman were designed to live. I żył tak, jak mężczyzna i kobieta zostali stworzeni, aby żyć. He was empowered by the Spirit of God. Został wyposażony przez Ducha Świętego. So I know this sounds technical. I wiem, że to brzmi bardzo technicznie. But when Jesus did miracles, ale kiedy Jezus dokonywał cudów, he did miracles by the same power that resides in every follower of Jesus. On dokonywał tego tą samą mocą, która zamieszkuje w każdym wierzącym. So how do I know this? Skąd to wiem? The next event that happened after his baptism. Kolejne wydarzenie, które miało miejsce po jego chrzcie. Jesus is given the Spirit. Jezus otrzymuje ducha. And then the Bible says that he was led by that Spirit into the desert. A potem Biblia mówi, że ten duch poprowadził go na pustynię. So the Spirit took leadership. Zatem duch przejął przywództwo. And he is tempted, right? I tam Jezus jest kuszony, tak? Do you happen to know what the first temptation was? Czy pamiętacie, jaka była pierwsza pokusa? After 40 days of not eating. Po 40 dniach niejedzenia. Have you ever gone any amount of time without eating? Czy przeżyliście kiedyś tyle czasu bez jedzenia? I have, but never 40. Ja tak, ale nigdy 40. 3, 4, I'm pretty hungry. 3-4 i jestem dosyć głodny. I mean, you can look at me. I don't miss many meals. Jak widzicie, spojrzycie na mnie, to ja nie omijam zbyt wielu posiłków. And y'all got good restaurants in Krakow. Ja bardzo mi się podobają tutaj restauracje w Krakowie. Jesus was 40 days without eating. Jezus 40 dni nie jadł. And the Bible says he was hungry. I Biblia mówi, że był głodny. That's an understatement. To jest tak naprawdę zbyt mało powiedziane. And the devil comes and tempts him. I diabeł przychodzi i go kusi. And the first temptation is, why don't you turn that stone into bread? I pierwsza pokusa jest, może zamienisz te kamienie w chleb? Another question. Pytanie. What's wrong with turning a stone into bread? Co złego w zamianie kamieni w chleb? What makes it sinful? Co w tym jest grzesznego? Jesus made the stone. Jezus stworzył ten kamień. He was the creator. On był stwórcą. So if he decided to take that which he created and turn it into something else that he could eat, what's wrong with that? Więc jeżeli on, ten, który to stworzył, zdecyduje, że zmieni i to, co stworzył jako kamień w chleb, no to co w tym złego? Yet it's clearly a temptation. Ale jednak wyraźnie jest to pokusa. Why? Dlaczego?
But Jesus tells us. I Jezus nam mówi. When Satan said, "Why don't you turn this stone into bread?" Kiedy szatan mówi, a może zamienisz kamień w chleb? Jesus responded. To Jezus odpowiedział. Man. Człowiek. Humans. Ludzie. Don't live on bread alone. Nie żyją samym chlebem. But on every word that proceeds from the mouth of God. Ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. See, the reason it would have been sin. Powód, dla którego byłby to grzech, is that he would not have been following the directive of the Spirit inside of him. Że on nie szedłby za kierownictwem Ducha Świętego, który jest w nim. The Spirit didn't direct him to turn the stone into bread. Duch Święty nie pokierował go, żeby zamienił chleb w chleb te kamienie. And he lived as we're supposed to live. I on żył tak, jak my powinniśmy żyć. Baptized in the Spirit. Ochrzczony w Duchu. Empowered by the Spirit. Uprawniony, wyposażony przez Ducha. Walking with the Spirit of God himself within us. Chodzący z Duchem Świętym, tak, który jest w nas. See, the Bible says, do you not know that you're the temple of the Holy Spirit? Biblia mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? And I think most followers of Jesus are saying, no, I don't know that. I myślę, że większość naśladowców Jezusa mówi, nie, wcale nie wiem. I thought that my job was to do this all by myself. Ja myślałem, że moja robota to wszystko zrobić samemu. But Jesus said, no, no, if I go away, I'm going to give you something better. Ale Jezus mówi, nie, 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 kiedy ja odejdę, dam wam coś lepszego. The Spirit is going to come and dwell within you. Przyjdzie Duch i zamieszka w was. And all you gotta do is stay in line with him. I jedyne, co musicie zrobić, to być w zgodzie z nim. Paul said to the churches of Galatia. Paweł do kościołów Galacji mówił. That all we have to do is keep in step with the Spirit. Że jedyne, co mamy robić, to właśnie być jakby w zgodzie z Duchem Świętym. That's all Christianity is. To jest to, czym jest chrześcijaństwo. Stay in step with the Spirit. Żeby iść w krok z Duchem Świętym. It's the picture of dancing, a man and a woman. Jest to obraz tańca kobiety i mężczyzny. That are perfectly together. Którzy są doskonale razem. One leads, jeden prowadzi, and the other follows. A drugi idzie za nim. Now, for me, it's difficult. Dla mnie to jest trudne. Because I have no rhythm. Bo ja nie czuję rytmu. And so all the dancing you guys do here. Więc cały ten taniec, który wy tu robicie? I can't do that. Ja nie mogę. If I tried to do what the team did. Gdybym próbował robić to, co tu zespół robił. I would fall straight over. To ja już bym spadł stąd. So all I do is go up and down. Więc ja tylko robię tak, do góry i na dół. But it's not even in rhythm. Ale nawet nie w rytmie. But Jesus loves it. Ale Jezusowi się to podoba, tak? Though I cannot dance, I can stay in step with His Spirit. Ale chociaż nie umiem tańczyć, to mogę dotrzymać kroku Duchowi Świętemu. The whole goal of the Christian life. Cały cel chrześcijańskiego życia. Is to get in tune with the Spirit of God inside of you. To jest być w zgodzie z Duchem Świętym, który jest wewnątrz ciebie. And just stay in step with Him. I po prostu iść krok w krok z Nim. And you say, well, what if He has me doing things I'm not able to do? A powiesz, co jeśli On chce, żebym robił rzeczy, których nie jestem w stanie zrobić? His answer will be, I'm able. To jego odpowiedź brzmi, ale ja jestem w stanie. All things are possible. Wszystko jest możliwe. I got up early this morning. Wstałem wcześniej dziś rano. And I walked around the city square. I przeszedłem się po rynku. Asking God what was possible in Krakow. Pytając Boga, co jest możliwe w Krakowie. And I will tell you at first my heart was overwhelmed. I powiem wam, że na początku moje serce było przytłoczone. The need seemed so grand. Bo potrzeby wydają się olbrzymie. And the laborers seemed so few. I pracowników wydaje się tak niewielu. But as I walked, faith began to build. Ale kiedy szedłem, to zaczęła się we mnie wzbudzać wiara. Because I knew that God is in you. Bo wiedziałem, że Bóg jest w tobie. And He's in you. I w tobie. And He's in you. I w tobie. And He's in you. I w tobie. And He is you. I w tobie. And His presence, we're carriers of His presence. I my jesteśmy nosicielami Jego obecności. And as we learn to walk more and more in that. Jeżeli nauczymy się coraz bardziej w tym chodzić, you know what we're gonna see? To wiecie, co zobaczymy? We're gonna see righteousness grow in us. Zobaczymy, jak w nas rośnie sprawiedliwość. We're gonna see joy grow. Zobaczymy, jak radość rośnie. I mean, come on, what's more joyful than to see somebody who has no hope get hope because of Jesus? Jaka jest inna, większa radość, jak zobaczyć kogoś, kto nie ma nadziei, jak odnajduje ją w Jezusie? What's more joyful than knowing how much God loves you? Co bardziej radosnego, niż wiedzieć, jak bardzo Bóg cię kocha. I Duch Święty zacznie nam pokazywać głębokość, wysokość i szerokość Ducha Świętego, który jest w nas. The Spirit will give us boldness and courage. Duch Święty da nam odwagę i śmiałość. We will start laying our hands on the sick and seeing them healed. Będziemy kłaść ręce na chorych i oglądać, jak będą uzdrawiani. We will see him do the incredible and the phenomenal. Zobaczymy, jak on będzie robił to, co niezwykłe i niesamowite. And we will see
see him take our lives and make them matter in a way that we cannot imagine. I zobaczymy, jak weźmie nasze życie i sprawi, że będzie miało ono takie znaczenie, jakiego nigdy nie miało. Does that not sound like abundant life? Czy to nie brzmi jak obfite życie? Life is more than eating and drinking. Bo w życie to coś więcej niż picie i jedzenie. It's more than existing. To jest coś więcej niż egzystencja. We don't eat, drink and try to get the most we can because we're going to die and be done. My nie pijemy, nie jemy i nie robimy czegoś innego, żeby tylko przeżyć, bo za chwilę skończymy i nie ma nas. Every one of us is on the planet for a reason. Każdy z nas jest na tej planecie z jakiegoś powodu. It is that we may know God. I tym powodem jest to, abyśmy poznali Boga. In a way that we don't now even think is imaginable. W sposób, jaki w tej chwili wydaje nam się niewyobrażalny. And we walk with God. I kiedy chodzimy z Bogiem. Living out the things he wants to do on this planet. Będziemy żyć, przeżywać te rzeczy, które on chce zobaczyć tu na ziemi. And it will lead to what is best. I to poprowadzi nas do tego, co najlepsze. Now I wish I had all sorts of time to tell you how this happens. Chciałbym mieć dużo czasu, żeby móc wam powiedzieć, jak to się dzieje. But Zibby's gonna come take my microphone soon. Ale wkrótce Zibby przyjdzie i zabierze mi mikrofon. But I know you as a church are on a journey to learn more about the work of the Spirit. Ale wiem, że jako kościół jesteście w podróży, aby dowiedzieć się więcej o działaniu Ducha Świętego. And I'm going to tell you it is a journey you want to be on. I powiem wam, chcecie być w takiej podróży. Nothing has affected my life more than that. Nic nie wpłynęło na moje życie bardziej niż to. I was a kid that almost quit on the Christian faith. Ja byłem dzieciakiem i prawie zrezygnowałem z wiary. Because I thought I had to do it myself. Dlatego, że myślałem, że wszystko muszę robić sam. And I spent the first 10 years of my Christian journey trying to do it myself. I pierwsze 10 lat mojej chrześcijańskiej podróży spędziłem robiąc wszystko samemu. And I discovered I couldn't be free from sin. I odkryłem, że nie mogę być wolny od grzechu. I couldn't do the things commanded in Scripture. Nie mogę robić rzeczy nakazanych w Piśmie. I couldn't keep myself from the things prohibited in Scripture. Nie mogę zachować siebie od rzeczy, których Pismo zabrania. All these things I knew that were good for me, I still did the bad things. Chociaż wiedziałem, że te wszystkie rzeczy są dla mnie dobre, ciągle robiłem te złe. And I thought, if this is what Christianity is, I'm done. I stwierdziłem, jeśli to jest chrześcijaństwo, to ja dziękuję. But then I went back to the book of Acts. Ale potem wróciłem do Dziejów Apostolskich. And I saw that those early followers of Jesus. I zobaczyłem, że ci pierwsi naśladowcy Jezusa. They weren't doing it on their own. Oni nie robili tego samemu. They were just staying in step with his Spirit. Oni po prostu szli krok w krok z Duchem Świętym. And I said, Spirit of God. I powiedziałem, Duchu Boży. I don't know how to do this. Nie wiem, jak to robić. But if you will help me. Ale jeżeli mi pomożesz. I will learn what it means to walk with you. To ja nauczę się, co to znaczy chodzić z tobą. And I will learn how to stay in step with you. I nauczę się, jak to robić, żeby być krok w krok z tobą. And I'm still on the journey. I ja ciągle jestem w podróży. But I can testify. Ale mogę zaświadczyć. I've seen God do amazing things. Że widziałem, jak Bóg robi niesamowite rzeczy. And sometimes he uses me. I czasami używa mnie. And I am overwhelmed with joy. A ja jestem przepełniony radością. And I know peace. I znam pokój. I know peace when things are bad. Znam pokój, kiedy sytuacja jest ciężka. And I know peace when things are good. I znam pokój, kiedy wszystko idzie dobrze. That's what the kingdom of God is like. Bo właśnie takie jest Królestwo Boże. Righteousness that is growing internally. Sprawiedliwość, która rośnie tam wewnątrz. Joy that is not dependent upon circumstance. Radość, która nie jest uzależniona od okoliczności. Peace that is beyond what is rational. Pokój, który jest poza to, co racjonalne. All of it happens in the Holy Spirit. To wszystko dzieje się w Duchu Świętym. Would you bow your heads for a minute, please? Czy moglibyście na chwilę skłonić głowy? I'm just gonna pray real quick. Chciałbym szybko się pomodlić. So this promise we're talking about. Ta obietnica, o której mówimy. It's not automatic. To nie jest coś automatycznego. It is what is given when we say yes to the Father. To jest nam dane wtedy, kiedy powiemy Ojcu tak. See, the Bible declares that every human being is a sinner. Biblia mówi, że każdy człowiek jest grzesznikiem. I know it's Women's Day. Ja wiem, że to jest Dzień Kobiet dzisiaj. And we celebrate that. I świętujemy to. We celebrate how God has made both male and female in His image. Świętujemy to, jak Bóg cudownie stworzył zarówno mężczyzn, jak i kobiety na swój obraz. But we also recognize that every man and woman is separated from God. Ale też rozpoznajemy, że każda kobieta i każdy mężczyzna są oddzieleni od Boga. See, the joy you see in this church is not because we have everything together. Wiecie, radość, którą widzicie w tym kościele, nie wynika z tego, że wszyscy mamy wszystko poukładane i jest fantastycznie. It's because we're confident that we were once separated from God.
Ale to jest dlatego, że jesteśmy pewni, że kiedyś byliśmy oddzieleni od Boga. But Jesus died on that cross. Ale Jezus umarł na krzyżu. He went to a grave. Poszedł do grobu. The grave is what would permanently separate us from God. I grób to było coś, co miało nas na wieki oddzielić od Boga. And he overcame the grave. A on przezwyciężył grób. And what he does is he looks at every human being. I to, co on robi, patrzy na każdego człowieka. Male and female. Na kobietę i na mężczyznę. And says, I can connect you back to God. I mówi, mogę na nowo połączyć cię z Bogiem. I can help you know the love that you crave. Ja mogę pomóc ci poznać miłość, za którą tęsknisz. To have security forever. Abyś na zawsze czuł się bezpiecznie. To have purpose with your life. Abyś miał cel w swoim życiu. That's why I came. Dlatego przyszedłem. I offer it to you. I oferuję ci to. But you have to say yes to it. Ale musisz odpowiedzieć na to. We celebrate it here because we've just said yes. I my świętujemy tutaj, bo powiedzieliśmy tak. And we've been given what we do not deserve. I otrzymaliśmy to, na co nie zasługiwaliśmy. We've been given what we cannot earn. Otrzymaliśmy to, na co nie mogliśmy zapracować. I my żyjemy, aby pomóc tak wielu ludziom, jak tylko możliwe, również to osiągnąć. And so I would like to ask everyone, this morning, i chciałbym zapytać tutaj dzisiaj każdego, have you ever received the gift of life that Jesus wants to give you? Czy otrzymałeś kiedyś, przyjąłeś kiedyś dar życia, który Jezus chce ci dać? See, I'm not gonna lie to you right now. Nie chcę wam teraz, nie będę wam teraz kłamał. It's a serious commitment. To jest poważne zobowiązanie. But it's the best commitment ever. Ale to jest najlepsze zobowiązanie w życiu. In essence, we say, I will give you my life, Jesus. Mówimy generalnie tak, dam ci, Jezu, moje życie. If you will give me your life. Jeżeli ty dasz mi swoje. And so what I want to do right now, every head bowed. I teraz chciałbym to, co chciałbym zrobić, kiedy wszyscy mamy skłonione głowy. Maybe you close your eyes. Możecie zamknąć oczy. Not that there's anything magical about that. To nie chodzi o to, że tu jest w tym coś magicznego. And just ask yourself, have I received the gift of life through Jesus Christ? Ale zadaj sobie to pytanie, czy przyjąłem dar życia w Jezusie Chrystusie? And if you have not, jeżeli nie, and you wish to do so, a chciałbyś to zrobić, he wants you to have it. Bo on pragnie, żebyś to miał. Please hear me. He's not out to get you. Chcę, żebyś mnie usłyszał. On nie jest tam po to, żeby ci jakoś jeszcze dokuczyć. If God wanted to get us, we would have been God. Wiecie, gdyby Bóg chciał nam naprawdę dokuczyć, to już dawno byłoby po nas. We were already sinners. Bo byliśmy grzesznikami. He came so that we could have life. I on przyszedł, abyśmy mogli mieć życie. And he longs for us to say yes to him. I on pragnie, żebyśmy mu powiedzieli tak. To say yes to his forgiveness. Abyśmy odpowiedzieli tak na jego przebaczenie. To say yes to his love. Tak na jego miłość. To say yes to life. Tak na życie. And all we have to do is receive the invitation, come follow me. I jedyne, co musimy zrobić, to przyjąć to zaproszenie. Chodź, pójdź za mną. Ale jeżeli nigdy nie przyjąłeś tego daru, ale chciałbyś yes. dzisiaj, jest to proste tak. To, co chcę prosić, za chwilę to zrobię, to proszę cię tylko o podniesienie ręki. It's an outward step. To jest taki zewnętrzny krok. Where we're telling God, yes, I receive your gift. Kiedy pokazujemy i mówimy Bogu tak, przyjmuję. I'm here and I will follow you. Jestem tu i chcę za tobą iść. And so I am praying right now. Ja teraz się modlę. That every person in this room. Aby każda osoba na tym miejscu. Will leave with the confidence that they belong to the Father through Jesus Christ. Żyła z pewnością i przekonaniem, że należą do Ojca w Jezusie. And if you're not confident of that right now. Jeżeli tego teraz nie jesteś pewien. And you will say yes to follow Jesus. I chcesz powiedzieć tak Jezusowi. Here's what I want you to do. To chcę, żebyś zrobił coś takiego. I'm just going to count to three. Ja policzę do trzech. And at the end of three, I want you to raise your hand with boldness. I kiedy skończę, to chcę prosić, żebyś podniósł śmiało rękę. And I want you to say yes to Jesus. I chcę, żebyś po prostu powiedział Jezusowi tak. So if you need to receive, jeżeli potrzebujesz przyjąć, do so here. To zrób to tutaj. One, two, three. Raz, dwa, trzy. Anybody? Czy ktoś yes. jest? Yes. Praise God, that's awesome. Fantastycznie. Chwała Bogu. Amen. Chwała Bogu. Anybody else? Czy ktoś jeszcze? Yeah, we had a couple right there. So what we're going to do, put your hands możecie down. Opuścić ręce. Come on. There's a couple that said they wanted to follow Jesus. I think that deserves a shout. Możemy come on! Zaklaskać, podziękować yeah. Bogu za tych, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem. So, if you raised your hand, I'm not going to do anything. I want you to come talk to, I don't know who, but we're going to start with Pastor Zibby. Just after service, I want you to come meet. There's some people back there? Okay. Will you somehow let, there's a table back in the back. If you raise your hand, would you go to that table? And we have some there who wants to talk to you about how we do this together.
Jeżeli podniosłeś rękę, to nie chcemy, żebyście stąd wyszli tak po prostu. Chcemy z wami porozmawiać, dać wam też drobny prezent. Więc tam jest taki stół po waszej prawej stronie w korytarzu. Możecie tam podejść, tam będą nasi liderzy, którzy chcą wręczyć wam prezent na początek tej wspaniałej podróży. Jeżeli będziecie mieli ochotę porozmawiać, pomodlić się, to oni będą gotowi, żeby z wami też to zrobić. Thank you. We don't do this thing alone. Bo my nie robimy tego sami. We do it together. Ale razem. One last thing I want to pray. Everybody ostatnia pray rzecz, którą chcę zrobić, chcę się pomodlić. If you didn't raise your hand, jeżeli nie podniosłeś ręki, I believe that means you already know you're a follower of Jesus. To wierzę, że ty już wiesz, że jesteś naśladowcą Jezusa. So would you do me a favor? To chcę, żebyście zrobili mi przysługę. Put your hands in front of you like this. Open hands. Wyciągnijcie ręce przed siebie w taki sposób. Przepraszam, zacięłam się. And let's just receive a fresh filling of God's Spirit. I przyjmijmy takie świeże napełnienie Bożego Ducha. Spirit of God. Duchu Boży. We ask you to fill us afresh. Prosimy Cię, abyś na nowo, w taki świeży sposób nas wypełnił. Fill us with righteousness. Wypełnij nas sprawiedliwością. Fill us with joy. Wypełnij nas radością. Fill us with peace. Wypełnij nas pokojem. And give us power. I daj nam moc. To follow you. Aby iść za Tobą. To stay in step with you. Aby iść krok w krok z Tobą. We trust that you will lead us to not what is